Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus w niewyprasowanej koszulce i dziś mam dla was kolejny unboxing. Proszę bardzo, dzisiaj będziemy otwierać tą paczuszkę. Cóż to takiego ciekawego będzie w środku? Zaraz się przekonamy. Żeby niczego nie uszkodzić. O, proszę bardzo, idzie. Okej, owinięte raz jeszcze, świetnie. Powiem wam, robienie unboxingów jest naprawdę niesamowite. Dlaczego? Bo to są trochę jak święta. Tylko że przed świętami, albo w sumie po świętach, wiecie o co chodzi. Jest taki świąteczny klimat, wiecie, tak prezenty i tak dalej. Super sprawa, super sprawa. No dobra, w końcu możemy tutaj to rozpakować i już powinniście mniej więcej zobaczyć, co tutaj się znajduje. Więc wyciągamy pierwszy główny element dzisiejszego unboxingu. Jest to nic innego jak w sumie poniekąd tablet, można powiedzieć. Natomiast zaraz wam to wszystko przedstawię. Jest to nic innego jak Shield. Tylko że w wersji Android TV. Co to ogólnie jest? To jest ogólnie urządzenie, które jest poniekąd tabletem Nvidia Shield, który już pokazywałem, na przykład w prawym górnym rogu, możecie sobie zerknąć, proszę bardzo. Natomiast to jest urządzenie, które bezpośrednio podpinacie pod telewizor. Ogólnie to może otwórzmy tą paczuszkę i zobaczmy, co tutaj jest w środku. No dobra, a więc gdy przewrócimy sobie to pudełeczko i zrobimy coś takiego, proszę bardzo, otwiera nam się bardzo takie całkiem fajnie wystylizowane pudełeczko, lubię takie. Ustawmy sobie to w ten sposób. Albo wiecie co, to może ustawimy gdzieś tutaj z boku. No i pierwsze co, ukazuje nam się właśnie samo urządzenie, które prezentuje się w ten sposób. Odbija wszystkie światła. Ten element glossy plastic nigdy mi się nie podobał. Ale proszę bardzo, urządzonko wygląda w ten sposób. Jest ono bardzo w sumie podobne do tabletu. Uwaga, pokażę. A więc proszę bardzo, tutaj mamy dwa urządzenia. To jest właśnie Android TV. Natomiast to jest troszeczkę umazany Android, to jest właśnie tablet Nvidia Shield. Mamy tutaj oczywiście logo z tyłu tego Shielda, tutaj z tyłu raczej żadnego logo nie ma. A więc jak widać, pierwszą wadą tego produktu będzie to, że już zostawia odciski po prostu okropne palców, więc raczej trzeba uważać z tym. No i co tutaj oczywiście widzimy? Jest włącznik, proszę bardzo, tutaj włączamy to oto urządzenie. Z tyłu mamy przeróżne porty, które możecie sobie teraz zobaczyć. Mamy HDMI, mamy jakiś tutaj port, jest to możliwe, że do ładowania, czyli port do ładowania, HDMI, kabel Ethernet, gniazdko na Ethernet, 2 USB 3.0, mamy tutaj dalej port USB do ładowania, zwykły taki port USB, no i tutaj jest jeszcze karta na, znaczy miejsce na kartę pamięci. Z urządzenia możemy sobie postawić mniej więcej w ten sposób tutaj, proszę bardzo, mam nadzieję, że się nie wywróci. Zobaczmy, co tam jeszcze w środku jest. Oczywiście jakieś instrukcje, bla bla bla, a w środku oczywiście są jakieś tutaj zabawki, więc przedstawię może to w ten sposób, tak żeby nie wypadło. Uwaga, proszę bardzo, tak prezentuje się wnętrze pudełeczka. Mamy tutaj oczywiście kontroler, proszę bardzo. Pierwszą rzeczą będziemy tak po prostu wyciągać sobie tutaj powoli, tak żeby nic nie wypadło. Okay. Więc mamy kontroler, typowy kontroler NVIDII. Jest to naprawdę niesamowity kontroler i szczerze mówiąc, jeżeli można byłoby to jakoś podłączyć do komputera, to to byłby mój joystick, to byłby mój właśnie pad pierwszego od razu wyboru. Jest on naprawdę niesamowicie wygodny, no i jest on stylizowany na troszeczkę, powiedziałbym, Xboxa, więc tutaj mamy pierwszą rzecz. Mamy oczywiście kable zasilające, tutaj jest akurat mini USB do na przykład pada. No i mamy jeszcze jeden kabel HDMI tym razem, który jest właśnie do naszego Android TV. Dodatkowo znajdziemy tutaj jeszcze ładowarkę, czy też bardziej, powiedziałbym, zasilacz. Ja to wyciągnę jakoś tak bardziej drastycznie, wybaczcie mi. Albo może najpierw pokażę wam tutaj przejścióweczki. Mamy oczywiście brytyjską oraz naszą europejską. No i oczywiście sam zasilacz, który jest podłączany przez tutaj właśnie taki oto porcik, który wam wcześniej pokazywałem. To nie jest mini USB, to jest jakiś inny. No i tutaj oczywiście sobie na przykład wpinamy w ten sposób to gniazdko nasze, hop. I teraz możemy to podłączyć już do prądu. No i tutaj już raczej niczego w środku nie ma, oprócz tej instrukcji. Ale to oczywiście nie koniec naszego unboxingu, bowiem tutaj, moi drodzy, zobaczcie, że mamy jeszcze jedną rzecz w tej naszej tajemniczej paczuszce. Jest to nic innego jak Android Shield TV Remote, czyli jest to nic innego jak zwykły taki w sumie pilot, choć w sumie jest on niezwykły, otwórzmy go. Ok, otwieramy, proszę bardzo. No i tutaj pojawia nam się owy nasz pilot. I pilocik wygląda
ten sposób. Jest on bardzo, ale to bardzo cieniutki. Wygląda bardzo elegancko. No i oczywiście mamy tutaj podstawowe jakieś guziczki, które możemy sobie klikać. Mamy voice, czyli po prostu możemy mówić do wbudowanego mikrofonu w tym, że pilocie, żeby jakieś komendy wydać. Mamy tutaj jeszcze oczywiście nasz home, znaczy to jest akurat home i back button, żeby sobie cofnąć. No i oczywiście nasz panelek tutaj, który możemy sobie przy okazji klikać, żeby przewijać. Coś tu jeszcze jest. Tu mamy oczywiście jeszcze taki suwaczek odpowiedzialny za głośność na naszym urządzeniu. Z tyłu raczej nic nie ma. Jest on ładowany zwykłym gniazdkiem USB, tak? Mini USB. No i tu jeszcze mamy jacka. W środku oczywiście znajduje się też jeszcze kabel do ładowania. Nie jest on zasilający, oczywiście jest on do ładowania. No i mamy tu jeszcze jeden bajer tak zapakowany w taką troszeczkę śmieszną folijkę. Taką całkiem nawet przyjemną. Nigdy jeszcze z taką folijką nie miałem przyjemności. Otóż, moi drodzy, jest to podstawka do naszego urządzenia. Zresztą przed chwilą widzieliście, że prawie mi spadło to urządzenie. Raz zobaczycie. Okej, jest. W sumie nie ma tutaj dużo. Jest to po prostu ta podstaweczka, którą po prostu wyciągamy. Jest ona całkiem ciężka, powiem wam. Ma całkiem dużo wagi, więc jak to sobie odłożymy, tutaj raczej nic w środku nie będzie. Nie, jest to puste pudełeczko, odkładamy sobie, to nie jest nam potrzebne. Ło, zniszczyłem wszystko. No to teraz w takim razie bierzemy nasze urządzenie i tutaj właśnie tą dolną częścią wkładamy to w tą naszą podstaweczkę. Mniej więcej w ten sposób to powinno iść. I teraz nasze urządzenie będzie bardziej stabilne, nie będzie się przewracać, proszę bardzo. Teraz zaprezentuję, jak to sobie w sumie stoi na tej oto podstaweczce. Proszę bardzo, nie buja się, jak to pyknę, to raczej dużo się nie dzieje, więc jest ok, jest stabilne, jak to pyknę, jest całkiem ok, wygląda na dodatek ładnie, znaczy tak wiecie, jest to szczotkowane aluminium, oczywiście urządzenie możemy sobie wyciągnąć i w każdym momencie postawić sobie w ten sposób jak konsolę, natomiast jeżeli ktoś chce sobie tak pokazać, proszę bardzo, jest taka możliwość. No i moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing, oto było, jest w sumie urządzenie Nvidia Shield Android TV, które w najbliższym czasie będę oczywiście sobie testował. Mam nadzieję, że opening wam się podobał. Ja po prostu unboxingi lubię robić, dlatego mam nadzieję, że w przyszłości będę miał oczywiście okazję więcej tego robić. No jeżeli wam się podobało, oczywiście łapki w górę, jeżeli nie, łapki w dół. Jeżeli chodzi o to urządzenie, no to na pewno gdzieś tam jeszcze na kanale spróbujemy sobie porobić jakieś śmieszne testy, zabawy, na przykład czy dałoby się odpalić na tym World of Warcraft i tak dalej, i tak dalej. Jakieś takie świraśne rzeczy zrobimy, natomiast jeszcze taką ogólną ocenę, czy warto zainwestować w takie urządzenie, zrobię w najbliższej przyszłości. A tymczasem trzymajcie się, w takim razie do zobaczenia, pa pa, cześć!